Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy program będzie dla tych, którzy są w drodze. Zobaczą Państwo propozycje dla ludzi wyjeżdżających z dziećmi na wakacje. Zobaczą Państwo propozycje dla autostopowiczów, ale zaczynamy od najmocniejszego akcentu. Coś dla kierowców prawie 400-konnych potworów. Prawdziwie męska przygoda. Jestem na parkingu tirów w okolicach Mińska Mazowieckiego, Tir Est, i tutaj wśród wielkich samochodów i wielkich duchem, bo niekoniecznie ciałem, kierowców tych pojazdów, potrawa, którą każdy z nich może sobie zrobić bez problemu, bo składniki można dostać zawsze w okolicach drogi. Proszę Państwa, paprykarz z grzybów i z ziemniaków, szybciutko. Tutaj są grzyby, w tym wypadku boczniaki, ale przecież w sezonie przy drogach pełno jest włościan i zbieraczy oferujących grzyby leśne. Tutaj madziarska papryka w proszku słodka, tutaj ziemniaki jeszcze niepokrojone, cebula już posiekana w pół plasterki, jeszcze tylko mąka, kwaśna śmietana i masło, sól, pieprz i z tego wszystkiego paprykarz z grzybów i ziemniaków, który zadowoli najbardziej wytrawne podniebienia kierowców przeogromnych pojazdów. Na rozgrzane masło wrzucam cebulę i ona powinna sama tutaj dusić się, szklić kilka minut. W międzyczasie zacznę siekać ziemniaki i grzyby. Ziemniaki już obrane w wodzie, żeby nie zciemniały, i można je po prostu w takie dość cienkie plasterki pokroić. Ich forma jest tak naprawdę obojętna. Chodzi o to, żeby nie wrzucać ich w całości. Jeszcze jednego. Im one oczywiście będą mniejsze, tym się w mniejsze kawałki pokrojone, to już szybciej zmiękną. Grzyby, jeśli są to boczniaki, to naprawdę też ich forma jest dowolna. Takie kawałki, nie za małe. I za chwilę będę to wszystko dorzucał do zeszklonej cebuli. Teraz na zeszkloną cebulę będę wsypywał paprykę w proszku. Nie wiem, czy pamiętają Państwo z węgierskich odcinków, jak to trzeba robić. Jeszcze raz przypomnę. Najpierw trzeba zdjąć naczynie z ognia. Chodzi o to, żeby papryka nie skarmelizowała się. Ona wtedy gorzknieje, więc trzeba ją wsypywać i mieszając rozpuścić w tłuszczu. Dobrze, teraz muszę dorzucić grzyby i ziemniaki. Delikatnie. To jest, proszę Państwa, wegetariańska wersja paprykarzu, ale jeśli Państwo mają, nie wiem, kawałek kiełbasy na przykład, można ją tutaj też dodać. To jest danie skromne, pochodzące z wiejskiej kuchni węgierskiej, popularne też na Słowacji. I naprawdę można tutaj dokładać składników wedle własnego uznania. Jeszcze cztery plasterki ziemniaków. Wszystko muszę dokładnie teraz wymieszać, żeby się ta masa paprykowo-cebulowo-grzybowo-ziemniaczana rozmieszała bardzo dobrze. I jeszcze. I to podleję za chwilkę odrobiną wody, dosłownie odrobiną wody, i całość powinna się dusić do momentu, kiedy ziemniaki nie zrobią się całkowicie miękkie. Mówię odrobiną wody, bo to nie będzie miało konsystencji zupy, to będzie miało konsystencję paprykarzu drugiego dania. Po prostu jeszcze sól, pieprz, bo w ogóle tego nie soliłem. Nie pieprzyłem, tym razem nie pieprzę na końcu, ale w trakcie, i trochę wody. Trzeba tutaj kontrolować, czy się nie przypala, niech się dusi, najlepiej pod przykryciem, aż ziemniaki nie zrobią się całkowicie miękkie. Paprykarz powinien być gotów, tak jest, więc ostatnia czynność. Pamiętają Państwo, mąkę dodałem do śmietany, ale śmietanę wcześniej trzeba osolić, żeby się nie zważyła. I teraz odrobinę mąki, bo to wygląda na rzecz gęstą. Zatem łyżeczka mąki, wszystko tutaj dokładnie mieszam i będę stopniowo wlewał do tego sos, żeby się nie zrobiły grudy. Dobrze, tutaj dokładnie trzeba to wymieszać. Gęsta, gęsta, kwaśna śmietana. I już najpierw trochę sosu tutaj, żeby to nie było bardzo zimne. I cały czas mieszając wlewam śmietanę. Nie zważyła się. Hura, hura, hura.
To się już tylko powinno zagotować, co się stanie dosłownie za sekund kilkanaście. Tak jest. I paprykarz ze śmietaną nadaje się do jedzenia. Oczywiście najchętniej zjadłbym go sam, ale solidarność zawodowa wymaga, żebym podzielił się z kolegami kierowcami. Zatem już kilka porcji. Nakładam, mam tutaj małą łyżeczkę, więc będzie to trochę trwało. Tak jak mówiłem, grzyby, ziemniaki, jeśli państwo chcą tutaj dodać na przykład kiełbasy, bardzo proszę, jeśli mają państwo ochotę na jeszcze jakieś świeże jarzyny, do tego można tu dodać pomidory, można tutaj dodać świeżą paprykę również, można to zrobić nie na maśle, a na przykład na wędzonej słoninie, to wtedy byłoby fajne, wędzoną słoninę też można długo przechowywać, ona się nie zepsuje przecież nawet w szoferce najbardziej nagrzanego tira. Zatem idę teraz podzielić się z kolegami kierowcami. O, widzę tutaj, sądząc po rejestracjach, są to bracia Litwini. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Panowie, widzę po rejestracjach, panowie z Litwy, tak? Tak, ono jest. Próbują panowie odrobinkę paprykarzu, ziemniaki, grzyby. Który z panów? Bardzo proszę. O, dziękuję. Pan? Mam jeszcze jedną łyżkę, nie mam więcej misek. Proszę bardzo. Do kolegi. Do kolegi. Tak. Ale panowie, widzę, też coś gotują sobie tutaj. Bardzo no to proszę. Tak, o, dla pana. O. Tu stawiam. I jeszcze jedna łyżka, jakby pan chciał spróbować. I proszę mi powiedzieć, czy to się nadaje do jedzenia. Na Litwie jest dużo grzybów, tutaj też są grzyby, są ziemniaki, to też litewska rzecz, więc powinno panu smakować. Jest dużo papryki. Dobre? Dobry. Mocny, jak na drodze, to bardzo dobre jest. Prawda, po tym się, tylko żeby potem, to jest tak mocne, żeby potem nie przekraczać prędkości, bo potem człowiek dostaje niezwykłej energii. Jak się po Polsce jeździ? Drogi nie najlepsze chyba, nie? No, różne jest, no bo jeżeli lepiej drogi były, to jeszcze lepiej jeździć. To jeszcze lepiej. No to życzę panom smacznych dań przede wszystkim i szerokiej drogi, i żeby się przyjemnie jeździło, a państwu życzę zawsze po drodze tak smacznych potraw. Wiele niespodzianek, jak państwo widzą, czasami autostop zamienia się w hydrostop, czy też łódkostop, albo motorówkostop, ale tak czy inaczej jeść musimy. Dziękuję panu bardzo. Kłaniam się. Ale niezależnie od tego, jakim środkiem transportu podróżujemy, musimy pamiętać o kardynalnej zasadzie, jak najbardziej oszczędnego pakowania. Zwłaszcza wtedy, gdy sami gotujemy, bo przecież wszystko, co mamy, musimy zmieścić na plecach. I ja z bardzo skromnych, niewielu składników pokażę państwu, jak zrobić danie autostopowe. Tutaj tylko mam najniezbędniejsze rzeczy. No najpierw obrus, trudno sobie wyobrazić gotowanie bez obrusa. Tutaj garnek o bardzo grubym dnie, czyli jak najcięższy, żeby nic nie przywierało do dna. Oczywiście prymus. Malutki prymus, nie jest to prymus inter pares, ale coś na tym z pewnością gotujemy. Woda, woda niegazowana, bo wody z jezior raczej pić się nie da. Deska solidna, masywna, z jednego kawałka drewna. Nie będziemy na plastikach się bawić, jeszcze tylko zapałki. Otwieracz do konserw, chochla i już wyjmuję resztę składników, które już będą kulinarne. Tutaj przyprawy, ostra papryka, słodka papryka, liść laurowy. Oliwa z oliwek, oczywiście z pierwszego tłoczenia. Puszki, przepraszam za puszki, ale to autostop. Dwa rodzaje fasolki. Tutaj tak zwana ciecierzyca, inaczej groch włoski albo cieciorka, a tutaj zwykła biała fasolka. Gdybyśmy użyli ich surowych, musielibyśmy je długo moczyć, a przecież nie mamy czasu podczas podróży na to. I kolejne rzeczy. Tutaj jest wędzonka, surowy, wędzony, niegotowany boczek. To madziarska, mocno paprykowana kiełbasa. Trzeba na nią uważać podczas biwaku, bo wydziela taką woń, że wszyscy się zbiegają. Niestety czasami ją, mówiąc brutalnie, kradną, więc pilnujmy tej kiełbasy jak oka w głowie. Kiszka pakowana również bez powietrza, więc nam się nie zepsuje w plecaku. Co tutaj jeszcze mam? Główkę czosnku. Bardzo proszę, drewniana łyżka i
większy zapas kiszki i wędzonki. Gdybyśmy poznali jakichś ludzi, chcielibyśmy ich nakarmić. To jeszcze nie wszystko. Tutaj mam podręczne rzeczy, mianowicie sól, pieprz. No pieprz tylko świeżo zmielony, więc młynek do pieprzu. I jeszcze tutaj coś, a mianowicie kostki bulionowe. W tym wypadku są to kostki bulionowe wołowe i w tym puzderku szafran. Z tego wszystkiego powstanie prosta, autostopowa, kempingowa, jednogarnkowa potrawa o rodowodzie hiszpańskim, po prostu fababa. Nie powiedziałem jeszcze, gdzie jestem. Oto kanał Augustowski pod mostem pomiędzy Jeziorem Białym a Studzienicznym i w tej chwili muszę podpalić najpierw ten prymus. Mam nadzieję, że mi się uda. Tak, już syczy. To się podobno robi odwrotnie, ale jest wiatr. Dobrze, udało się. I teraz muszę w garnku zagotować trochę wody, nie dużo wody. I garnek przykrywam i w międzyczasie będę kroił kiełbasę. Może się Państwo dziwią, że mówiłem, że jest to kiełbasa węgierska, a potrawa jest hiszpańska. Przepraszam, jeszcze nóż mi tutaj został w plecaku. Nóż, ściereczka. Ale tak, w oryginalnym przepisie jest to kiełbasa paprykowana hiszpańska chorizo, którą u nas bardzo jest trudna, natomiast węgierska bez problemu jest do dostania w sklepach, więc teraz w mniejsze kawałki kroję tę kiełbasę, nie w zbyt małe. To jest takie solidne danie jednogarnkowe, więc kiełbasa będzie pokrojona w takie plastry. Zaraz zgniotę główkę czosnku w ten sposób, żeby łatwiej móc ząbki wyłuskać i obrać ze skórki. Ja myślę, że już kiedyś Państwu pokazywałem, jak to się robi. Jeśli nie, to przypomnę. Proszę spojrzeć. Wystarczy tak mocno nacisnąć i skórka powinna sama, tak jest, skórka sama schodzi, nie ma żadnej męki. Ja będę teraz siekał około 3-4 ząbków czosnku. Woda, jak widzę, się gotuje, więc teraz będę dodawał do niej bulionową kostkę. Bardzo proszę. I pozostałe składniki z wyjątkiem fasolek. Więc najpierw czosnek razem z kiełbasą, fałszywą chorizo. Pamiętają Państwo, chorizo to mocno paprykowana i naczosnkowana, również nakminkowana kiełbasa hiszpańska. Mam tutaj węgierską kiełbasą. Wędruje do tego też czosnek. I teraz kawałek wędzonki. Oczywiście, kiedy robimy w domu fabadę, kolejność jest odwrotna, bo wtedy nie używamy oczywiście grochu z puszek, tylko używamy suszonego grochu, który najpierw moczymy, potem go gotujemy i dopiero potem dodajemy wszystkie składniki. Ale ja, jak Państwo widzieli, groch i ciecierzycę, to jedno i drugie jest groch, tylko się inaczej nazywa, mam już ugotowane, więc będę dodawał to na końcu. Dobrze, wędzonka jest w środku, teraz kiszka. Dziwią się Państwo może też, czemu kiszka w potrawie hiszpańskiej. Jest to zdziwienie bezzasadne, przynajmniej dla tych, którzy kiedyś w Hiszpanii byli. Otóż Hiszpanie masowo jedzą właśnie czarną kiszkę. Ona jest trochę inaczej przyprawiana, bo jest w niej również dużo korzennych przypraw i ona jest bardziej pikantna. Ale nie mamy takiej, więc dodajemy taką, jaką mamy. Trzy kawałki kiszki w środku. Teraz papryka. Najpierw trochę słodkiej, bardzo proszę, teraz ostrej, może nawet więcej niż słodkiej, to powinna być rzecz pikantna, jak to w kuchni hiszpańskiej, kontynentalnej. Jest ostra papryka, teraz liść laurowy, jeden, kiedy damy go za dużo, całość zrobi się kwaśna, już tylko odrobina oliwy z oliwek na wierzch, przykrywam to i powinno to się gotować około pół godziny, w zależności od tego, jak duży jest kawał tej wędzonki. Chodzi o to, żeby ona była na tyle miękka, żeby nadawała się do jedzenia. Więc jeszcze może ostatni rzut oka na to, co tam jest w środku. Przykrywam i czekamy, aż się zrobi. Prawie na samym końcu muszę dodać zawartość puszek, a żeby to zrobić, muszę je najpierw otworzyć. Z tym zawsze mam pewien kłopot, bo te otwieracze są po prostu beznadziejne. O, tu jakoś idzie. I tak, z reguły odlewa się tę wodę, ale ja tego nie robię, dlatego że ta woda ma wyraźny również posmak tego, co w niej było, czyli grochowo-fasolowy, więc dodam to razem z płynem,
czyli i fasolka, i ciecierzyca, zostaną wrzucone do garnka razem z płynem. On dodatkowo nada temu gęstości, bo jest dość kleisty ten płyn spod fasoli, więc wlewam jeszcze i pokażę Państwu, jeśli Państwo nie widzieli, jak wygląda kiedyś, jak wygląda ciecierzyca. To jest coś takiego. Groch włoski, bardzo rzecz popularna w basenie Morza Śródziemnego. Teraz biała fasolka. Biała fasolka jest w środku. I teraz rzecz, niektórzy twierdzą, droższa od złota, szafran, czyli fragmenty kwiatostanu, że wyrażę się fachowo, z krokusa, ze specjalnej odmiany krokusa. Pięknie nam to zabarwi na niezwykle taki pomarańczowy kolor i nada typowego hiszpańskiego aromatu. Jeszcze trzeba wszystko przemieszać i tym razem gotujemy to na dość ostrym ogniu i bez pokrywki. Chodzi o to, żeby nadmiar płynu odparował z potrawy. Jeszcze tylko trochę oliwy z oliwek na wierzch. I drodzy Państwo, myślę, że za około 20 minut fabada będzie gotowa. Fabada doszła. Wygląda tak właśnie, proszę spojrzeć. I jeszcze bym prosił, żeby nie mylić fabady z lambadą. To są jednak dwie zupełnie różne rzeczy. Muszę postawić garnek na jakimś mocnym gruncie, bo chcę teraz odkroić sobie kawałek wędzonki. Nóż jest ostry, a wędzonka jest wystarczająco miękka i już będę sobie nakładał. Więc tak, to wszystko, co tu jest najlepsze, czyli proszę spojrzeć, i ciecierzyca, i groch, i kawałek kiszki, i wędzonka, i wszystko w bardzo aromatycznym, pikantnym, wspaniałym, szafranowym, hiszpańskim sosie. I no naprawdę, czy można sobie wyobrazić lepsze danie biwakowe, autostopowe, kolacyjne, obiadowe? Ja po talerzu czegoś takiego już w ogóle przez kilkanaście godzin nie jem. Wspaniałe. Mogą się Państwo spytać, i słusznie, a jakie wino brać ze sobą na autostop? Jest to naprawdę bardzo trudne pytanie, bo przecież nigdy nie wiemy, co ugotujemy. Trudno wozić ze sobą całą baterię. Zatem odpowiedź, właściwa odpowiedź może być tylko jedna. Żeby nie popełnić żadnego kulinarnego faux pas, po prostu bierzmy ze sobą wytrawnego szampana albo wytrawne wino musujące. Takie coś pasuje do każdego dania. Wystarczy przywiązać je na sznurku i wrzucić do pobliskiego akwenu. I wtedy nie dość, że będzie zimne, to jeszcze doskonale wzbogaci naszą skromną autostopowiczowską dietę. Proszę Państwa, i jeszcze jedno pytanie, z którym się spotykam. Gdzie jeść? Jak rozróżniać dobre restauracje od niedobrych w miejscach, które są nam nieznane? Odpowiedź jest prosta. Za granicą trzeba chodzić do takich miejsc, gdzie są miejscowi. A w Polsce, zwłaszcza w takich miejscach jak tutaj, skupmy się tylko na tym, gdzie dominują smażalnie ryb, niezwykle istotne jest powonienie. Ryba smażona nie ma prawa śmierdzieć, nie ma prawa roznosić się dookoła zapach frytury. To ma bardzo ładnie pachnieć. I ja już się na razie żegnam. Dzień zmierza ku końcowi, ale to nie znaczy, że za chwileczkę nie zobaczymy się znowu. Rekreacja na parkingu to arcystara polska tradycja, więc tutaj przygotuję potrawę dla moich synów. Może nawet uda mi się umyć auto w rzece, bo oprócz składników kulinarnych mam też w środku trochę detergentów. Akcja! Z koszyczka piknikowego wydobędę zaraz ostatnie niezbędne rzeczy do przygotowania tej potrawy, bo większość składników leży już na stole. Proszę Państwa, wszyscy to pewnie mają w autach, zresztą one powinny być obowiązkowo wyposażane w coś takiego. Patelnia, porządna, gruba patelnia, taka turystyczna kuchenka, drewniana łyżka i przechodzimy do składników. Tutaj jajka, bo będzie to rodzaj omletu, wybite już do miski jajka, drobno posiekana cebula, w paseczki pokrojona różnokolorowa papryka, pomidory obrane ze skórki, wcześniej trzeba je sparzyć wrzątkiem, biały, zwykły serek, mozzarella,
Nie musi być to serek z bawołu, bo tak, tak, Włosi doją bawoły, ale to może być też mozzarella polska z krowiego mleka. Tutaj madziarska, jakże czerwona, słodka papryka, śmietana, na desce masło, jeszcze tylko ogromne sztormowe zapałki i z tego wszystkiego zrobię omlet z jarzynami. Teraz spróbuję podpalić to przerażające urządzenie, więc najpierw, o, pali się, widzą Państwo, jeżdżą auta, ale to naprawdę jest wspaniałe, to dopiero jest wypoczynek i tak trochę mało tych aut. Dobrze, tutaj wrzucam masło, powinno się rozgrzać na patelni, a w międzyczasie będę ubijał jajka, czyli do jajek dodaję trochę śmietany, kwaśnej, gęstej śmietany. Tyle wystarczy i to wszystko trzeba bardzo dokładnie razem ubić, soląc i pieprząc. Za mną dzieci, moi synowie, Mikołaj i Ferdynand, na pewno dewastują już samochód, ale dzieci naprawdę trudno wyciągnąć cały. Na rozgrzane masło wrzucam cebulę i ona się powinna osobno sama poddusić. Chwilkę, dosłownie minutę, a ja w międzyczasie będę tutaj dość niezgrabnie siekał te pomidory obrane ze skórki. Wszystko jedno, jak one mają być posiekane, one zostaną potem zresztą jarzyn dorzucone i w trakcie duszenia rozpadną się. Musimy poczekać chwilkę, aż cebula się zeszkli. Na zeszkloną cebulę wrzucam najpierw posiekane pomidory. Jak mówiłem, one nie muszą być pięknie posiekane, one się tutaj rozpadną, bo one się jeszcze mają dusić. Razem z papryką, którą za chwilę dodam, powinny się dusić jakieś 2-3 minuty, nie dłużej. Więc teraz papryka i dajmy temu się, jak mówiłem, 2-3 minuty. Ta pani w hamaku to moja żona, ona była tu dawno, dawno temu, po prostu pilnowała miejsca parkingowego. Sami Państwo najlepiej wiedzą, jak trudno, zwłaszcza w wakacje, o miejsce na atrakcyjnym parkingu. Ja teraz muszę tak, odrobinę papryki, słodkiej papryki w proszku i dolać do tego masę ubitą wcześniej, masę jajeczną. Wlewamy ją i patelnia powinna być jak najbardziej rozgrzana. Ona się powinna już zaraz po wlaniu zacząć ścinać i potem tak tradycyjnie jak przy omlecie, zaraz Państwo zobaczą, podważa się brzegi i wlewa ścięte, nieścięte jajka w miejsce, gdzie one się już ścięły. Tak się to podważa, zaraz Państwo wszystko zobaczą. Proszę spojrzeć, jak zaczyna ładnie odchodzić tutaj od patelni. Tak właśnie trzeba podważać brzegi w tej fazie i wlewać tą całą nieściętą resztę w lukę, która powstaje pomiędzy omletem a brzegiem patelni. Dobrze, teraz kolejna rzecz. Mozzarella w plastry i trzeba ją będzie ułożyć na wierzchu omletu. Omlet jest gotowy, proszę Państwa, zaraz. Mam surowych ekspertów. Chłopaki, chodźcie, Jesie, Ferdynand, Mikołaj. Idźcie tam sobie usiąść na krzesełku, a ja wam zaraz nałożę. Siadajcie tam. Proszę jeszcze spojrzeć na niego. Jest taki, jak powinien być. Jest wilgotny z zewnątrz. Pod spodem, zaraz zobaczycie Państwo, jest doskonale... O, tak będzie widać najlepiej. Jest doskonale wysmażony. Proszę spojrzeć. Kto ile chce? Ja dużo. Dużo? Proszę cię bardzo. Tyle. To jest z żółtkiem? No, z żółtkiem i z białkiem też. Co? Ja proszę też dużo. Też dużo? Tak. Czekaj, nałożę ci tą wysmażoną stroną. Mogę zdjąć. Proszę spojrzeć, jaki piękny omlecik. Chodź, co, chcesz zdjąć kurteczkę? Proszę cię bardzo, zdejmij kurteczkę. Mądre dziecko rozbiera się do jedzenia. Przyzwyczajony do dobrych manier od małego. Proszę cię bardzo, Ferdusiu. Ja to nie smakujemy. Tak? Dlaczego? Niezbyt dobre. Niedobre? Niedobre. Dlaczego to jest niedobre? Nie. Bo moim zdaniem jest za dużo... przypraw. Tu jest tylko sól i pieprz, mój drogi. Ale co? Jajka. Jajka to nie jest przyprawa. Drodzy Państwo, i tak to się z reguły kończy dzieciom. Można dogodzić tylko w jeden sposób. Bułka z mielonym mięsem i produkowanym przez fabrykę majonezem. Ale drodzy Państwo, dla siebie zróbcie sobie koniecznie taki omlet. Niekoniecznie taki. Do widzenia.